Cześć, tu nowe gwiazdy internetu, Marcel Niepoprawny Tata, czyli Baftasie TV! Dzisiaj mamy dla Was taki zestawik do zaprezentowania. Kupiliśmy go w Biedronce i myślimy, że jest to super pomysł na prezent. A to jest drogie! Tak wygląda z bliska opakowanko. Jak widzicie, jest tutaj Rabli w swoim pojeździe. A cały zestaw jest wydany z okazji premiery filmu kinowego Psi Patrol. Odwrócimy jeszcze pudełko i pokażemy Wam, jakie jeszcze są dostępne modele. Aczkolwiek my ich w sklepie nie widzieliśmy. Być może gdzieś indziej albo w internecie. Co jeszcze możemy Wam powiedzieć? Że zestawik jest dla dzieciaczków od 3 roku życia. I startujemy z odpakowaniem tego zestawu. Uwaga! Ciach! Ciach! Ale się trzyma! Zobacz, jak mocno trzeba szarpnąć! Mamy to! Jeden klocuszek już wypadł. Wyciągamy wszystkie elementy. Troszkę nam pospadało. Pudełko niepotrzebne. Mamy tu instrukcję, która być może się przyda. Czy mamy wszystkie klocuszki, Marcelku? Tak, wszystkie mamy. To musimy je powyciągać z woreczku. Tak. Wszystko to wyciągamy. Zobaczcie, jest nasz bohater. Rabli. Tak jest, to jest Rabi. Jeszcze jeden woreczek został do odpakowania. A to ostatni. A co jest tutaj w tym woreczku? Co to jest, Marcel? Tutaj mamy przyczepione kierownicę. A, to dobrze wiedzieć. Tak wygląda w częściach cały nasz zestawik. A zaraz zabierzemy się za złożenie. I startujemy ze składaniem. Musimy obejrzeć instrukcję, bo bez niej może być nam troszeczkę ciężko. Najpierw mamy gąsienicę, tak? Kółka. Najpierw mamy kółka, czyli gąsienicę. Połóż je, Marcel, tu na stoliku, żeby widzowie widzieli, kochanie. Marcel wpina właśnie kółeczka pod spód. Włożone, świetnie. Teraz mamy ten element, o którym mówiłeś, że powinien być z kierownicą. Oj, coś się nie udało. A ja już szukam następnego klocuszka, którego widać w instrukcji, bo on powinien być tuż zaraz za poprzednim. Marcelku, daj kochanie na środek. Tutaj, żeby wszyscy widzieli. O, Marcel już nawet wiedział, gdzie to wczepić. Skąd wiedziałeś? No bo tak. Ale jesteś mądry chłopak. Dawaj, lecimy dalej. Kolejna strona. Teraz szukamy tego elementu. A to jest chyba to. Tak jest. No, Marcel od razu wie, gdzie układać. Bardzo mnie to cieszy. Tak, ale poczekaj, zrobimy po kolei, dobra? Teraz te szare. Ta szara. Już? No, musisz mocno wczepić. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden? Tak jest. A ja już przewracam karteczkę. I sprawdzam, co mamy dalej. A dalej mamy ten elemencik, który powinien być... A czekaj, coś tutaj nie wyszło, koleżko. Wyszło. Teraz jest okej. Okay. O, brawo. Marcel chyba już tak długo oglądał kartonik, że dokładnie wie, gdzie co ma być wczepione. Teraz mamy ten element. Marcel już zamontował piesia. I na górę idzie pomarańczowy. Czyli światło. Widzicie, to jest światło. Marcel już mnie uprzedził i wziął tutaj
łychę do kopary i zamontował. Co mamy dalej? Dalej mamy ten elemencik i on będzie mocowany z tyłu. Ja tutaj jeszcze poprawię mocowanie łychy. O, proszę. O, jest. Zobaczcie. Jest. I mocujemy jeszcze ten element. I to jest ostatni, bo na końcu w instrukcji jest piesiu, ale Marcel się pospieszył i już go wrzucił. A tutaj jeszcze widzimy, co można robić. Można sobie wrzucić te klocuszki do środka albo nabrać je łyką. Ciach. Instrukcja niepotrzebna, bo już wszystko wiemy. Albo klocuszki tutaj. Tak, to wrzućmy je od razu, proszę. Te klocuszki do betoniarki były niepotrzebne. Tak jest, teraz betoniara do góry, żeby się nie wysypało. Marcel dokładnie wymiesza. Brawo. Raczej rabli. Rabli, tak jest. Można je wysypać, a ja wam z bliziutka zaprezentuję gotowy pojazd. Zobaczcie, czyż nie fantastyczny? Ja jakbym dostał taki prezencik, na pewno bym się ucieszył. A ty, Marcel? Tak. No pewnie, że tak. Tak to wygląda. Malutka wieża. I można też te klocuszki załadować na łychę i przewozić, tak? Tak jest. I przewozić. I tak to wszystko wygląda z bliziutka. Jeśli filmik ci się podobał, to kończymy na dzisiaj. Jak widzicie, Marcel już pojazd rozebrał. Pewnie go jeszcze dzisiaj złożymy i rozbierzemy z 50 razy. A wam już dziękujemy i mówimy pa, pa. Pa!